Polskie Radio PIK. Tu Polskie Radio PIK, przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Jest poniedziałek, 28 dzień maja. Jak zawsze o tej porze rozmawiamy z politykami z naszego regionu na temat bieżących wydarzeń. Audycji można słuchać już teraz, można ją także śledzić na stronie www.radiopik.pl. Państwo i moi goście dzisiaj: Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się Państwu, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Paweł Skutecki, Kukiz 15. Dzień dobry, witam. Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, witam. Andrzej Kobiak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Pani Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Dzień dobry. Po raz pierwszy w naszym studiu, witam. Dzień dobry, witam. Szanowni Państwo, po 40 dniach zawieszamy protest w Sejmie. Decyzja została podjęta jednomyślnie, poinformowała w niedzielę Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych. Martwimy się o swoje zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie naszych dzieci. W tym momencie zostaliśmy odcięci od ostatnich mediów. Zamknięto nam dostęp do telewizora w pokoju dziennikarskim, mówiła Iwona Hartwich. Jak zaznaczyła, zawieszenie protestu nie oznacza jego zakończenia. To jest nasza suwerenna decyzja. Nikt nie będzie robił przyjemności ani pani minister Elżbiecie Rafalskiej, ani pani Joannie Kopcińskiej. W dalszym ciągu Adrian nie ma na buty, mówiła Iwona Hartwich. 40 dni protestu, koniec, a w zasadzie zawieszenie. Rząd twierdzi, że zrobił wszystko, co mógł. Protestujące domagają się spełniania ich postulatu numer dwa. W zasadzie były te dwa najważniejsze, czyli podniesienie, przypomnijmy, renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury. To się stało. I drugi element to 500 zł, nazwijmy to dodatku miesięcznie. Rząd twierdzi, że przyznaje go, ale w formie rzeczowej, a nie pieniężnej. Jakaś ulga, panie pośle, czy co dalej z tym? No wszystkim chyba... Z tym się będzie działo. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Przede wszystkim chyba dobrze, że ze względu na, szczególnie na zdrowie tych osób niepełnosprawnych, że ten protest czy został zakończony, czy zawieszony, bo takiego sformułowania użyły te osoby, no to chyba jakby z takich ludzkich względów powiedziałbym dobrze. Dobrze, że jakby rząd odpowiedział na te postulaty. No jest jeszcze kwestia trzecia, czyli te zmiany w systemie orzekania niepełnosprawności, bo to był też jakby jeden z argumentów, który był podnoszony, bo tam środowisko osób niepełnosprawnych mówią, że tam są też kontrowersje z tym związane, więc rząd pracuje jeszcze nad tak zwanym programem Dostępność Plus. No i jest to o czym pan redaktor powiedział, ta różnica zdań w zakresie tego, czy to dodatkowe świadczenie, bo ten pierwszy postulat oczywiście został spełniony, czy to dodatkowe świadczenie ma być w takiej formie rzeczowej dla rodzin osób niepełnosprawnych, czy finansowej, więc jeżeli ten udałoby się zrealizować jeszcze ten i przedstawić w najbliższym czasie Sejmowi ten program Dostępność Plus, a przy tym dokonać tej zmiany w orzekaniu niepełnosprawności, to wydaje się, że te postulaty zostaną spełnione. No tam była mowa żywa gotówka 500 zł miesięcznie. No to prawda, no tutaj jest jakaś różnica, no ale wydaje się, że kluczowe jest to, że obie strony, zarówno jak i, znaczy, że rząd jakby przyjmuje to, że taka dodatkowa pomoc również powinna być, więc zobaczymy jak to zostanie, jak to się zakończy. Natomiast, no tak jak mówię, kluczowe jest to, że ten protest ze względu na to, że już trwał naprawdę długo, to dla tych osób, które tam przebywały, Był pewnie ciężki, więc i dość szybko udało się przedstawić pewne konkretne rozwiązania, które zostały wdrożone, bo myśmy te dwie ustawy przyjęli. No a teraz kwestia, bo tam się też, no też szczerze mówiąc, to trzeba powiedzieć, że część tych postulatów ewoluowało. Tam się pojawił pomysł też, że może od nowego roku, więc mam nadzieję, że już w takim, że już reszta tych negocjacji będzie toczona w centrum dialogu. I że to się zakończy tak, że rodziny osób niepełnosprawnych po prostu będą usatysfakcjonowane. Mhm. Paweł Skutecki, Kukiz 15, panie pośle. No dobrze, że to się skończyło, bo to no za przeproszeniem, koczowisko wyglądało dość strasznie. Szkoda tych dzieciaków, szkoda tych matek. Na pewno to środowisko odniosło olbrzymi sukces, że przetoczyła się przez Polskę dyskusja. Dało sobie znać, pokazało się, że istnieje. Przetoczyła się olbrzymia dyskusja i to jest dobre. Wydaje mi się, że rząd i z tymi 500 zł w gotówce też ustąpi, bo no lada moment. No w tym roku tak naprawdę prawie wszystkie grupy społeczne dostaną jakieś podwyżki w gotówce. Tak? Od nauczycieli przez mundurówkę. No oprócz posłów. Nie? To reszta dostaje podwyżki. Więc tym osobom też się
no, w pewnym sensie należy. No. Dobrze, że się skończyło i dobrze, że się dobrze skończyło tak, że tam nikogo nie trzeba było karetką wywozić z tego Sejmu. Ewa Mes, PSL. Szkoda, że problem niepełnosprawnych został zauważony tak późny, dopiero na skutek ich protestu. Bo tak jak już w którejś audycji powiedziałam, powinien to być jeden z priorytetów do realizacji nowego rządu, tym bardziej, że za kadencji poprzedniego rządu miało miejsce już zbuntowanie rodziców i osób roku. Niepełnosprawnych i tym bardziej, że temat był otwarty, więc dla mnie to jest takie pewne zdziwienie, że rząd, który jest bardzo prospołeczny, zapomniał o tej grupie społecznej osób niepełnosprawnych. No, dla mnie było też wielkim zaskoczeniem traktowanie tych protestujących w Sejmie, no bo mimo wszystko bardzo ich uprzedmiotowiono, a to jednak były osoby żywe i niepełnosprawne. Ale rzecz jasna, że musiał nastąpić taki moment, kiedy ten proces się zakończy, chociaż problemy nie zostały rozwiązane. Ale wierzmy w to, że dialog będzie trwał i że rzeczywiście te problemy niepełnosprawnych i godne warunki życia będą zauważone i realizowane. Bo jeżeli namawiamy do tego, żeby rodziły się wszystkie dzieci, że dzieci również obciążone bardzo mocno wadami, to tym bardziej musimy pamiętać o tych, którzy są na tym świecie i też należą im się godne warunki życia. Mhm. Senator Andrzej Kobiak, Platforma Obywatelska. Znaczy ja mniej optymistycznie patrzę na to, co się stało w Sejmie i muszę powiedzieć, że tak naprawdę przegrali wszyscy. Przegrali rządzący, przegrała opozycja, a niestety przegrali również niepełnosprawni. Oczywiście każda grupa, która oczekuje czegoś, protestuje, żąda, musi założyć to, że trzeba się o pół kroku cofnąć, że trzeba szukać kompromisu i myślę, że z tej strony takie sugestie wychodziły. Jeżeli już w ostatnim fragmencie tego protestu była mowa, że ta podwyżka, a właściwie ta wypłata może nastąpić w przyszłym roku, to rozumiem, że nie było żadnych powodów ani formalnych, ani materialnych, żeby tego nie zrobić, chyba że tak naprawdę pieniędzy nie ma, że skarb jest pusty. Bo jeżeli przyjąć, że te pieniądze są tylko w jakiś sposób złośliwy, nie chciano tych pieniędzy dać, no to jest smutne. Natomiast jeżeli rzeczywiście są problemy finansowe tak wielkie, że nie można znaleźć tych pieniędzy dla tych osób niepełnosprawnych, no to możemy się spodziewać tego, że również w innych sprawach tych pieniędzy zacznie brakować. W moim przekonaniu takich sygnałów nie ma jakby od strony gospodarki, bo gospodarka rozwija się dobrze. Firmy prosperują dobrze, w związku z tym wynikałoby, że możliwości finansowe są. W związku z tym dla mnie ten upór akurat pani minister jest niezrozumiały. To, że te osoby aż tak długo musiały przebywać w Sejmie i że właściwie nic nie osiągnęły, raczej świadczy o chęci pokazania, kto tak naprawdę rządzi, a nie kto chce rozwiązywać problemy innych. Ale chciałbym dwa zdania powiedzieć, bo akurat no, będąc w parlamencie obserwowałem, jak wygląda ten fragment korytarza. Miałem też okazję rozmawiać, chociaż absolutnie poza kamerami, skąd się wziął ten moment protestu. I opinia była taka, otóż wprowadzając tę dopłatę, czy 500+, dla dzieci i młodzieży do lat 18, no zakłada się, że po 18 roku życia dziecko już jest w stanie samo na siebie zarobić, w jakiś sposób finansowo pomóc rodzicom i słusznie. Natomiast to są dzieci, już może nie dzieci, bo powyżej 18 lat, 19, 20 lat to już nie są dzieci, ale ich sytuacja się pogarsza, bo do tego 18 roku życia one dostają te 500+, a później nie. Czyli w tych rodzinach nagle tych 500 zł zabrakło. I stąd jakby ten pomysł, że to ma być 500 zł wypłacany w gotówce, tak samo jak było dotąd, czyli tak jak dla dzieci, które tego progu wiekowego nie przekroczyły. I można powiedzieć, że te oczekiwania są uzasadnione, bo jeżeli w projekcie 500+, te 500 zł dostają również rodziny bardzo bogate, już nie bogate, ale bardzo bogate, czyli zarabiające nawet po 50 tysięcy miesięcznie, a z kolei zabrakło tych 500 zł dla tych osób, dla tych rodzin, gdzie ten dochód w rodzinie jest dużo, dużo mniejszy, to jest praktycznie na granicy ubóstwa,
no to można by było spróbować jednak dokonać tej zmiany, że tym ludziom najbogatszym nie wypłacać tego 500+, a tym, którzy naprawdę potrzebują, nawet jeżeli ten limit wieku został przekroczony, żeby te pieniądze przeznaczyć. Pani Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. To jest niezwykle ważny dla mnie temat, bo kiedy rozmawiałam z jedną z matek podczas Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych tutaj w Bydgoszczy, ona powiedziała, że jej oczekiwania są bardzo skromne. Ona marzy o tym, żeby ktoś zajął się jej dzieckiem na 2 godziny w tygodniu. Tak, żeby ona mogła spokojnie wyjść i nie myśleć cały czas o tym, czy dorosłe już dziecko niepełnosprawne ma, nie zrobi sobie krzywdy, czy jest bezpieczny. Bo akurat chodziło o syna. Kiedy podczas Kongresu Kobiet byłam na panelu odnośnie tolerancji, tam również głośno było o osobach niepełnosprawnych. Dlaczego? Dlatego, że to są osoby, które one walczą o pieniądze, to prawda. Ale te pieniądze są im potrzebne na codzienną rehabilitację. Utrzymanie dziecka niepełnosprawnego kosztuje znacznie więcej niż utrzymanie dziecka zdrowego. Jak mój mąż często mówi, powinniśmy iść raz w roku na kolanach do Częstochowy, że mamy zdrowe dziecko. Natomiast oni walczą też o godność. Tak naprawdę to nie jest Adrian, to jest pan Adrian. To jest dorosły człowiek. Także przede wszystkim walka o godność. Mhm. Szanowni Państwo, mam przed sobą cytat ze słów Jarosława Sellina z Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, że w przypadku postulatu o dostępie do rehabilitacji, do sprzętu potrzebnego do opieki nad niepełnosprawnymi, do różnego rodzaju akcesoriów, tak było formułowane na początku. My to zapewniliśmy, ale potem pojawiło się, że nie tak panie to rozumieją, tylko rozumieją go w postaci żywej gotówki. I tu rzeczywiście jest jedna rozbieżność, a można iść jeszcze dalej, bo z niektórych ust mogliśmy słyszeć, że panie podczas protestu zmieniły swoje żądania, że doszło do pewnej eskalacji. Tutaj niestety kłania się wątek, o którym też zaczynaliśmy mówić pod koniec tego dramatycznego wydarzenia, o upolitycznieniu tego protestu. Mówiło się o tym, że pewnym stronom konfliktu politycznego zależy na eskalowaniu tego protestu, że ktoś po prostu tymi kobietami sterował. Jest to strasznie smutne, co mówię, ale no według wielu tak właśnie było. Nawet tu, wydaje mi się, że tutaj poseł Sellin wręcz delikatnie sugeruje, że mogło dojść do zmiany postulatów podczas trwania tego protestu. Co pan o tym sądzi, pani pośle? No i jeszcze ta rzecz. No to, że ta ewolucja była, to jest fakt. Natomiast no, wydaje mi się, że no, ja się tutaj nie podejmuję tego, czy były jakieś inspiracje, czy nie. No, to już jest jakby po stronie osób, które ewentualnie, no bo wykorzystywanie osób niepełnosprawnych do tego, żeby... Wprost tak mówiono. No tak, no ale ja tutaj ale pozostanę ostrożny w opinii, no bo jakby no, wydaje się, że no, twardo tego nie można udowodnić, więc no, wolę zakładać pozytywne scenariusze. I wydaje się, że jeżeli do kontynuacji tego dialogu dojdzie w takim charakterze, no, już jakby pomijam miejsce, tak, no bo no, przy całym szacunku, ale korytarz sejmowy to nie jest godne miejsce do tego typu rozmów, to tak, mam taką nadzieję, że jeżeli to się odbędzie na przykład w centrum dialogu, rządy, czy gdziekolwiek, gdzie będą godne warunki, będą i reprezentanci organizacji, bo przecież tam są też różne poglądy i część jakby mówiło o tym, że ten pomysł im odpowiada, że ten nie, więc jeżeli będą reprezentanci wszystkich organizacji niepełnosprawnych, reprezentacje niepełnosprawnych, będą te, również te osoby, które protestowały w Sejmie, będzie kompetentna reprezentacja rządowa, to mam nadzieję, że po prostu uda się wypracować takie rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące. I znaczy chyba ważne byłoby to, żeby bez względu na to, kto będzie rządził, no bo z drugiej strony można powiedzieć, że gdyby ten poprzedni protest z zeszłej kadencji, jakby gdyby te postulaty zostały zrealizowane, to pewnie by tego nie było. Tak? No to, wydaje mi się, że to, o czym powiedział pan poseł Skutecki, że dobrze, że przy całym jakby dramatyzmie tego, że osoby niepełnosprawne protestowały w Sejmie, no to chyba dobrze byłoby, żeby była taka umowa jakby pisana czy niepisana, że przy dokonywaniu różnego rodzaju zmian w zakresie różnego rodzaju przepisów, no to ta konsultacja jakby ze środowiskiem osób niepełnosprawnych musi być szeroka, no i że one nie mogą być, znaczy nie mogą mieć poczucia, czy nie mogą być
poszkodowane. To wydaje mi się, że jakby głównie o to chodzi. Natomiast no, naprawdę nie chciałbym, nie chciałbym się zupełnie odnosić do tego, czy ja wierzę, mimo wszystko wierzę w dobre intencje ludzi. Więcej śmiałości miał poseł Grzegorz Długi z ugrupowania Kukiz 15, który powiedział, że porozumienie z osobami niepełnosprawnymi zatrzymało się z tego powodu, że one się upolityczniły. Stała się rzecz najgorsza, jaka mogła się stać. Właśnie dla niepełnosprawnych, ocenia poseł. Polityk zapewnił, że nie wini protestujących za taki obrót sprawy. Te dzielne matki i opiekunki nie mają doświadczenia politycznego i bardzo łatwo było je wmanewrować w pewne sprawy i mamy tego efekt. No to czyli wprost, mówi poseł Długi. No to, panie redaktorze, jeżeli mówimy o pewnym wydatkowaniu pieniędzy z budżetu państwa i proces odbywa się w Sejmie, no to jest to polityka. Z natury rzeczy jest polityczne. Ale to jest polityka w moim rozumieniu pozytywna, no bo z kim ci ludzie mieli rozmawiać? No, w końcu przyszli do Sejmu, do miejsca, gdzie odbywa się polityka. To jest oczywiste. A to, że opozycja próbowała, szeroka opozycja próbowała to jakoś wykorzystać, no to bandyckie prawo opozycji, żeby wykorzystywać potknięcia rządu. Pakt, właśnie, a propos opozycji. Przedstawiciele opozycji podpisali pakt solidarnościowy z osobami niepełnosprawnymi. Również ugrupowanie Kukiz 15 się pod tym podpisało. Tak, no to tam mnóstwo organizacji się pod tym podpisało. Chyba wszystkie w Sejmie oprócz Prawa i Sprawiedliwości. No jest to pewna umowa dżentelmeńska. Mam wrażenie i naprawdę głęboko chcę wierzyć, że to nie jest kwestia chwili i kwestia tylko protestu, tylko pewnego porozumienia ponad podziałami, jakie są priorytety w podziale publicznych pieniędzy po prostu. Dużo o tym pakcie mówi też Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. Ewa Mys. Ja powiem, że też troszeczkę zastanawia mnie ton dzisiejszej tutaj naszej dyskusji. Bardzo ważny problem osób niepełnosprawnych, ale znam tu prawie każdego z państwa, poza koleżanką, która po raz pierwszy występuje i wiem, że potrafią bardziej emocjonalnie mówić na tematy, które są im przychylne. A jednak tutaj nie odczuwam takiego ze strony panów tu naprzeciwko siedzących chociażby wielkiego zaangażowania, a wydaje mi się, że jest to problem, który naprawdę nie może być dla nas obojętny. Osoby niepełnosprawne mają prawo do godnego życia i tym bardziej ich komfort życia został już w dniu czy poczęcia, w chwili poczęcia czy narodzin naznaczony tą niepełnosprawnością, to obowiązkiem naszym, a szczególnie rządu, jest to, żeby te osoby miały godne warunki życia, więc róbmy wszystko, żeby im to stworzyć. Nie można zarzucić mojemu szefowi, prezesowi Kosiniakowi Kamyszowi, że będąc ministrem polityki społecznej i rodziny, może tu to miał na uwadze, ale no, byliśmy też i w koalicji. Nieraz trzeba było zgody koalicjanta, ale pewne sprawy rozwiązać. Temat był otwarty i tak jak powiedziałam, szkoda, że obecny rząd nie zauważył tego. Pakt ten solidarnościowy jest potrzebny chociażby dla komfortu tych osób niepełnosprawnych, że jednak nie są sami, że te problemy nie są im obojętne, ale też jest to pewne zobowiązanie do tego, że obojętnie kto będzie rządził, to ten problem będzie do nas wracał, więc nie możemy się przed nim zamykać, lekceważyć go, ale rzeczywiście usiąść i porozmawiać. Ja w tym momencie chciałabym prosić rządzących, aby zwrócili się do osób w terenie i u wojewody, i u marszałka. Są osoby, które zajmują się tą polityką, tymi sprawami osób niepełnosprawnych i one mają wielkie doświadczenie i też wiedzą, czego te osoby najbardziej oczekują i w jaki sposób im pomóc. Wydaje mi się, że taka konsultacja bardziej społeczna i wykorzystanie tej wiedzy, którą mamy w terenie na temat regionalnych problemów niepełnosprawnych, zapewne pomogłaby obozowi rządzącemu w należyty sposób rozwiązać te problemy ku radości osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów. Pojawiła się informacja, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, poseł Michał Szczerba, właściwie sam z siebie wziął udział w podpisaniu tego paktu, że Platforma jako ugrupowanie nie brała udziału w tym. Co pan o tym sądzi, panie senatorze? W tworzeniu samego paktu nie, ale rzeczywiście poseł podpisał to. Zresztą w innych ugrupowaniach też nie liderzy podpisywali, tylko przedstawiciele. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że te cztery punkty, które są zawarte w tym pakcie, nie wyczerpują wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych. Że trzeba to potraktować zdecydowanie bardziej kompleksowo. Jest taki element, o którym dotąd nie mówiliśmy, a o którym też warto pamiętać. Na przykład w Polsce jedynie ponad 20% osób niepełnosprawnych pracuje.
W innych krajach europejskich ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy. Także trzeba również tutaj spróbować znaleźć mechanizm pomagający niepełnosprawnym pracować. Znajdowania tej pracy jak najbliżej miejsca zamieszkania, a nie żeby niepełnosprawni gdzieś bardzo daleko musieli docierać do miejsc pracy. Dlatego to jest dobry sygnał, ale to nie jest rozwiązanie ostateczne. Myślę, że wszyscy, i tu się zgadzam, że nie powinno być podziału na koalicję i opozycję, wszyscy powinni pomyśleć, zadbać i zastanowić się, jak poukładać życie tych ludzi w naszym społeczeństwie, aby ono było i w miarę dostatnie, i oczywiście godne. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. Przede wszystkim to jest normalne, że my nie do końca wiemy, w jaki sposób należy im pomóc. Jeżeli ja idę z psem na spacer i przez kilometr nie mogę znaleźć śmietnika, żeby wyrzucić worek z nieczystościami, to jest problem, o którym mogę mówić. Ktoś, kto biega w tym miejscu, jeździ rowerem, nie zobaczy tego samego problemu. Kiedy 2 lata temu przyjechała do nas przedstawicielka Polskiej Akcji Humanitarnej na konferencję, którą współorganizuje, Czarnce Biznesu, ona miała cudowną prelekcję, bardzo mądrą. Powiedziała, że najpierw zbiera się informacje, w jaki sposób danym osobom można pomóc, ale mądrze pomóc. Bo bardzo często jednym szybkim ruchem można zniwelować lata pracy danej fundacji i stowarzyszenia. I dla mnie myślę, że najważniejsze jest to, aby najpierw wysłuchać tych osób i opiekunów osób niepełnosprawnych i rzeczywiście podjąć działania, które będą im potrzebne, a nie które będą dobrze wyglądały w mediach, czy takie, które nam wydają się dla nich odpowiednie. Dzisiaj rano oglądałam wywiad z panią Iwoną Hartwich i wszyscy ją pytają o to, czy to jest porażka, że oni zrezygnowali, że wczoraj opuścili budynek. Nie, oni po prostu byli powoli odcinani od, tak jak pan wspominał wcześniej, zamknięto im pokój, potem utrudniony dostęp do toalet i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że to powinien być początek rozmów nad szerszą możliwością pomocy. To smutne, co pani mówi, że przez kilkadziesiąt lat żadna z ekip to właściwie kamyk do ogródka wszystkich ekip rządzących tak naszym jest. Krajem od 3 dekad już niemal, jeśli liczymy nasz kraj od 89 roku jako wolny kraj, że nie pomyślano i nie zastanowiono się nad potrzebami, nie rozpytano, nie spisano ich na papierze. Jeżeli mogę, panie redaktorze, bo pani wojewoda trochę zarzuciła brak emocji. Emocji rzeczywiście nie ma, dlatego że raz, że jest jakby zmęczenie samym tym protestem, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, jak wiele tutaj do zrobienia jest po stronie samorządów. Wspomina pani o tych ludziach, na przykład u wojewody, którzy zajmują się tym, tak jak pani peplał, od wielu, wielu lat, tak. Przy wielu wojewodach. Pozwolę sobie już zapowiedzieć, jutro pani peplał będzie gościem rozmowy dnia 8.30 w Radiu PIK. I ja bardzo prosiłbym, żeby ją zapytać między innymi o pieniądze na specjalistyczne usługi opiekuńcze, prawda, tak zwane SUO, gdzie prawda więcej wiedzą sami niepełnosprawni, ich rodziny na temat tych SUO niż samorządy, które powinny w tym pośredniczyć. I rzeczywiście jest tak, że na przykład, nie wiem, warsztaty terapii zajęciowej, powiedzmy z Tucholi, uczestniczyły w konsultacjach tej nowej ustawy na temat WTZ-ów i ich uwagi nie zostały uwzględnione. Ja bym tutaj naprawdę, to nie jest czas i miejsce, żebyśmy tak bardzo głęboko się w temat zanurzyli, ale sytuacja osób niepełnosprawnych to nie tylko te 500 zł. No to jest rzeczywiście, tu trzeba zaangażować wszystkich. Przede wszystkim chyba samorządy, bo one są najbliżej tych ludzi. Mhm. Pan Sosówko? No tak, bo troszkę z różnych rzeczy przychodziło mi się tłumaczyć, ale z tego, że jestem za mało ekspresyjny, to jeszcze nie. To może w 2 słowach powiem, że... No, bywały to audycje takie, że miałem kłopot z zapanowaniem nad państwa ekspresją. Trudno być ekspresyjnym w sytuacji, której temat jest taki, że jeżeli ja głosowałem za podwyższeniem renty socjalnej i za tymi rozwiązaniami, które przygotował rząd, się prosto z tym zgadzam i uważam, że trzeba nieść tą pomoc, no to uważam, że a rodziców osób niepełnosprawnych uważam za prawdziwych herosów, bo to jest poświęcenie na całe życie. No to uważam, że z szacunku dla tych osób właśnie w takiej sprawie żadnych emocji nie powinno być, tylko powinna panować zgoda i tego się będę trzymał. Tak? Bądź zmianą, którą chcesz widzieć w świecie.
To jest taki cytat, który jeden z wielu, który bardzo lubię, bo on też mówi o tym, że możemy tak naprawdę zmiany zacząć od siebie, od niewielkich kroków. Ja nie jestem wyznawcą rewolucji, tylko ewolucji. I kiedy pracowałam dla ZAZ-u, Zakładów Aktywności Zawodowej, tam był jeden bardzo duży problem. Oni nie potrafią się przebić poza swoje środowisko. Jeżeli organizują wystawę, jeżeli organizują kiermasz jakichś rzeczy zrobionych przez osoby niepełnosprawne, zazwyczaj przychodzą tylko ich rodziny. I może tutaj też jest pole do popisu, abyśmy uczestniczyli tutaj, w naszych bydgoskich wydarzeniach, które opiekunowie osób niepełnosprawnych, ich wychowawcy organizują. Szanowni Państwo, przejdźmy do następnego tematu. Dzisiaj koniec, obrady plenarne, ale od piątku zaczęły się i trwały w Sejmie zgromadzenie parlamentarne państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Klasyczne zagrożenia nie zniknęły, by usprawnić zdolności odstraszania i obrony. Potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia. Trzeba stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony. Polska opowiada się za zacieśnieniem współpracy NATO z Unią Europejską. Tak wczoraj mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Historyczna decyzja o rozmieszczeniu sił NATO w naszym regionie była trafna. Jesteśmy wdzięczni sojusznikom za ich wkład. Tak z kolei mówił premier Mateusz Morawiecki. Jeszcze jeden cytat. Rosja odeszła od języka rozsądku i kooperacji, a zastąpiła go siłą i zastraszaniem. Wierzę, że silna i szybka reakcja NATO na te działania zaskoczyła Rosję. Mówił tak Paulo Ali, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Państw NATO. Jesteśmy bezpieczni, bezpieczniejsi niż kiedykolwiek. Panie pośle, Piotr Król. Myślę, że jesteśmy tak bezpieczni, jak jesteśmy silni, jak dbamy o swoją obronność. Natomiast warto pamiętać, że żyjemy w czasach, w których można formalnie nie mieć wypowiedzianej wojny, teoretycznie formalnie nie prowadzić wojny, a stracić terytorium, co pokazuje Ukraina. No przecież to albo czasami jedno wydarzenie rodzi potężne konsekwencje. No nie wiem, czy Państwo pamiętają ten dramat z zestrzeleniem tego holenderskiego samolotu. No to konsekwencje są na przykład dla Polski takie, że ze względu na zagrożenie w tym obszarze lotniczym, na przykład część linii lotniczych przeniosła te pasy przelotów nad poszczególnymi państwami, więc tutaj do tego wojny hybrydowe, te wojny informacyjne, jakby atakowanie serwerów i tak dalej, no to i to przecież dotyczy wielu państw, no trzeba być gotowym, dobrze, że Polska jest członkiem NATO, natomiast z całą pewnością myślę, że w Polsce takim nie ma nic lepszego niż się uczenie na własnych błędach. No był kiedyś taki, już pomijam nazwisko, bo chyba nie zasługuje na to, żeby o nim pamiętać, ale była taka osoba, która wygłosiła takie zdanie, że jak nie będziemy mieli armii, nie będziemy groźni, to nikt nas nie zaatakuje. No rzeczywiście nikt nas nie zaatakował, tylko nas sąsiedzi rozebrali. No to jak się ma taką historię i taki przykład, no to jest najlepszy dowód na to, że po prostu jeżeli sami nie zadbamy o swoje bezpieczeństwo, to nikt tego za nas nie zrobi, a jeżeli tego typu wydarzenia mają miejsce w Polsce, to też to z takiego, powiedziałbym, politycznego punktu widzenia ma znaczenie, bo to oznacza, że no, a to nasze położenie jest takie, jakie jest, no, jesteśmy na tej wschodniej flance NATO, że to nasza rola jest odpowiednia, natomiast ja uważam, że i mam takie podejście, że jeżeli chodzi o obronność, to trzeba po prostu robić, może o tym mniej mówić, po prostu to robić i im bardziej będziemy przygotowani na to, że ktoś chce w jakimś obszarze, czy informatycznym, czy pojawiłyby się gdzieś, nie daj Bóg, w Polsce jakieś zielone ludziki, które by uznały, że chcą część naszego terytorium oderwać, no to po prostu trzeba być na to gotowym. Im bardziej będziemy gotowi, tym mniejsze państwo, że to się stanie i będziemy bezpieczni. O to przede wszystkim chodzi. Zwracano również uwagę na pewien problem, który dotyczy tego, że na Zachodzie nie postrzega się pewnych rzeczy tak samo jak u nas. Mówił o tym minister Jacek Czaputowicz. Odmienne percepcje zagrożeń bezpieczeństwa nie mogą nas dzielić. Właśnie, jakby Zachód nie rozumiał zagrożenia, jakie może stwarzać Rosja? Paweł Skutecki, Kukiz15. Ja myślę, że Zachód doskonale rozumie te zagrożenia i to, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj. Znaczy, że no jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie mamy pod sobą mamy w swoich kompetencjach nadzór nad dwoma bardzo zapalnymi punktami świata. No, całe NATO rozumie nasze położenie w tej no, brzydko nazywanej strefie zgniotu, w tej crash zone. I w tle tego wszystkiego gościmy to zgromadzenie NATO,
i się nie dzieje nic złego. No to też jest sygnał dla całego świata, że u nas można takie rzeczy robić, że jesteśmy państwem bezpiecznym. Wydaje się, że tak dobrze jak dzisiaj jeszcze nigdy nie było, ale... No. Usypiające by to było. No właśnie. Tak. Panie pośle. No właśnie, to byłoby niepokojące. A to, że trwa jakaś wojna, ta nie wiem, czy hybrydowa, czy zwał ją jak zwał, no to jest po prostu fakt i musimy być na to przygotowani. I nie pomogą w tym te nieszczęsne zakupy, czy niedoszłe zakupy ministra Macierewicza. Nie wiem, czy pomoże w tym ta, no, w teorii fajna, w praktyce, no, niezbyt działająca koncepcja obrony terytorialnej. Na szczęście dyplomatycznie jesteśmy silni jak nigdy. Mm-hmm. Dyplomatycznie silni jak nigdy. Jeżeli w Polsce się odbywa taka impreza bez żadnego zgrzytu, to znaczy, że jesteśmy naprawdę mocni. Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Położenie Polski, jak i historia naszego kraju, to zawsze dla nas bezpieczeństwo, szczególnie to zewnętrzne, to było bardzo istotne. Jesteśmy chyba jednym z najbardziej doświadczonych narodów, co znaczy utracić to bezpieczeństwo i utracić swoją suwerenność. Stąd pewnie spojrzenie na problem dyskusji o bezpieczeństwie czy tworzenia sojuszy jest bardzo istotne. Tak jak tu pan poseł Kukiz powiedział, to, że miejsce w Polsce, to rzeczywiście jest ważne, że mogło się to odbyć w Polsce, że Polska jest krajem na tyle zorganizowanym i bezpiecznym, że na takim poziomie takie siły, takie rozmowy mogą się toczyć. Ale nigdy nie powinniśmy powiedzieć, że tego bezpieczeństwa mamy dosyć. Rzeczywiście nigdy nie wiadomo, z której strony, jakiego rodzaju zagrożenie może na naszą suwerenność tutaj spaść, czy tej suwerenności będziemy pozbawieni. Trudne czasy. Niespokojne czasy na całym świecie, wojny o różnym charakterze, także tej troski o bezpieczeństwo nigdy nie za wiele, oby była wyważona, rozsądna i tak w zasadzie o bezpieczeństwie nie można mówić zbyt głośno. Bo to są to tematy, które może nie zawsze muszą ujrzeć światło dzienne, o którym my przeciętni powinniśmy wiedzieć, ale ważne, że odpowiednie osoby na tych i powołane do tego wiedzą, co należy czynić, aby to bezpieczeństwo było zapewnione. NATO musi być solidarne. Jedynie jako silna polityczna wspólnota jest w stanie skutecznie bronić interesów bezpieczeństwa państw członkowskich. I powtórzę jeszcze raz, odmienne percepcje zagrożeń bezpieczeństwa nie mogą nas dzielić. Tak mówił w sobotę szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Andrzej Kobiak, senator Platformy Obywatelskiej. Jeśli można, trochę spróbuję szerzej spojrzeć na sprawę. Otóż w moim przekonaniu sytuacja geomilitarna na świecie się radykalnie zmienia. Wchodzi do gry trzecia siła, Chiny, i to z takim rozmachem, że jestem przekonany, że Stany Zjednoczone będą się kierowały w swoim rozwoju militarnym w tej chwili na ograniczeniu możliwości armii chińskiej. I w tej sytuacji jest rzeczą oczywistą, że w pewnym sensie odpuszczą sobie Rosję i odpuszczą sobie Europę. I Europa musi sama obronić siebie. Dlatego fakt, że akurat w Warszawie odbyło się to spotkanie, czy jeszcze jest, to jest bardzo cenne. Z jednej strony znaczy to, że Polska, że Warszawa jest gdzieś tym centrum, które ma być przyszłą stolicą jakby obrony przed zagrożeniem rosyjskim, a z drugiej strony również to, że Polska jest do tego zdolna. To jest dla nas bardzo ważne. Gdybyśmy my byli nieznaczącym krajem, nikt by nie chciał się w Polsce spotykać. Ale zagrożenie takie jest i jest ono silniejsze niż kiedykolwiek. Ja nie uważam, że w tej chwili jesteśmy w sytuacji bardzo bezpiecznej, że tak bezpiecznie nigdy nie było. Uważam wręcz odwrotnie, że sytuacja jest bardzo mocno napięta i że nie wiadomo, czym to się skończy. Jeżeli nie zadbamy my jako Europa, my jako Polska o możliwość własnej obrony, to na Stany Zjednoczone możemy liczyć w coraz mniejszym stopniu. Chociaż oczywiście dobrze jest, że Stany Zjednoczone zechcą przenieść część wojska do Polski, ale to jest jakby związane z sytuacją w Niemczech. Niemcy chcą się pozbyć wojsk amerykańskich. Amerykanie słusznie uważają, że lepiej te wojska mieć w Polsce, bo ewentualnie bliżej by były frontu działania. No, Niemcy mają swoją politykę, chcą budować własną armię silną. To też świadczy, że oni widzą to zagrożenie i na wszelki wypadek warto mieć silną własną armię.
sytuacja naprawdę jest groźna i musimy tutaj wykazać maksimum i wysiłku finansowego, ale też mądrości i współpracy z innymi krajami w Europie. Stany Zjednoczone z daleka mogą nam pomóc w ograniczonym stopniu. Ja uważam, że gdyby, co nie daj Boże, wybuchła wojna w Europie, to tak naprawdę ona skończyłaby się po 2 godzinach. I Stany Zjednoczone nie zdążyłyby nawet wysłać wieńca na to, żeby ją złożyć na czyimś grobie. Joanna Czerska-Tomas, Nowoczesna. To, że w Polsce trwa w tej chwili zgromadzenie parlamentarne, to jest rzecz normalna. Oczywiście fantastycznie, że tak się dzieje. Natomiast jest to impreza, tak kolokwialnie mówiąc, która wędruje. My już mieliśmy okazję współtworzyć to zgromadzenie w 2010 roku jesienią, w 1999 wiosną. I tutaj nie przywiązywałabym jakiejś ogromnej wagi do tego, że akurat w Polsce się dzieje. To są rzeczy, które powstają, pomysły i plany powstają kilka lat wcześniej, 2 lata co najmniej się przygotowuje do takiej imprezy. Natomiast rzeczywiście to, co możemy w tej chwili robić, to mówić o tym, jak jesteśmy silni, jak jesteśmy bezpieczni, bo tak naprawdę dopóki nie zostaniemy zaatakowani, to nie wiemy, jak jesteśmy silni. Szanowni Państwo, złośliwi komentatorzy zauważają, jak prezydent Francji zabiega o przyjaźń Władimira Putina na przykład, więc z tymi nadziejami pokładanymi w państwa zachodniej Europy, to ja bym nie przesadzał. Jakoś tak nas historia uczy, że dziwna miłość do Moskwy panuje nad Sykwaną i nad innymi wielkimi europejskimi rzekami na zachód od Odry. Ale zostawmy ten temat. Bardzo krótko chciałbym, aby Państwo odnieśli się, bo jest jeszcze jedna rzecz. Jeden taki duży znak zapytania zawisł nad nami. Formują go ci, którzy mówią, że termin wyborów samorządowych jest zagrożony. Co Pan o tym sądzi, Panie Pośle? No, są łaskawi używać jakiegokolwiek merytorycznego argumentu, Panie redaktorze, ci znawcy. Mało urzędników, nieprzygotowany kraj do przeprowadzenia tak dużego przedsięwzięcia jak wybory. Wydaje mi się, że wybory samorządowe regularnie dość się w Polsce odbywają. Mhm. Odbędą się albo w październiku, albo na początku listopada, tak jest. A nie na wiosnę 19? No, nie ma moim zdaniem absolutnie takiej możliwości. Bo już słyszałem, że wybory jesienne odbędą się wiosną. Takie sformułowanie krąży po mediach. No, nic się nie dzieje. Ludzie mają różne fantazje. No, ktoś im zabroni, tylko że niektórzy mają tą tendencję, się dzielą nimi publicznie. Ale no, zgodnie z prawem wybory się muszą odbyć albo w październiku, albo na początku listopada. Mówiąc, o innej możliwości nie ma. Dlatego zapytałem, czy ci, którzy te fantazje przedstawiają, używają jakiegokolwiek argumentu. Tam jeszcze właśnie jest argument mówiący o tym, że zbiega się to z referendum konstytucyjnym, o które zabiega prezydent Andrzej Duda. No nie, no jeżeli nawet, znaczy wydaje mi się, że, ale to podkreślam, tutaj się dzieje tylko i wyłącznie swoim poglądem, że mało prawdopodobne wydaje się, żeby termin wyboru się zbiegł akurat ze stuleciem Polski, no bo to jest na tyle wielka data, że pewnie tam jakieś lekkie przesunięcie będzie albo w prawo, albo w lewo, ale zakładam, że pewnie przed stuleciem Polski wybory samorządowe się powinny odbyć i tyle. Natomiast no, nie widzę możliwości prawnych, żeby wybory, w związku z tym, że się kończą kadencje i wójtów, burmistrzów, i prezydentów, i rad, żeby się mogły odbyć w innym terminie niż jesienią tego roku. Paweł Skutecki? Znaczy, kiedy przyjmowaliśmy nowelizację do kodeksu wyborczego, no, z pół roku temu mówiłem, że te wybory bardzo prawdopodobnie, że się odbędą wiosną. Z kilku powodów, ale jakby głównym powodem jest to, że to jest w ogóle możliwe, bo wydłużenie kadencji jest możliwe, skrócenie nie, natomiast wydłużenie jest. Wiosną z tego powodu, że no, w tym roku nikt nie jest do tych wyborów gotowy, chyba oprócz polityków. No. Nie jest gotowa ani Państwowa Komisja Wyborcza, która nie ma pieniędzy, nie ma komisarzy, nie ma pomysłu, skąd teraz wziąć podwójne komisje wyborcze, obwodowe do przeprowadzenia i druga do liczenia głosów. Na to wszystko nakłada się teraz ten kłopot z RODO, gdzie są dyskusje na temat kamer, zgodne, niezgodne z prawem, a na to wszystko nakłada się od wielu lat powtarzana teza, że lepsze wybory samorządowe byłyby wiosną, bo wtedy nowy włodarz przygotowuje budżety, własny budżet i tak dalej. Ewa Mys? To pan takie same zdanie jak pan poseł Kukiz.
Skutecki. No, się skutecki. Skutecki, oj, przepraszam. To mi się pomyliło. Czas goni. Ja uważam, że wybory odbędą się w normalnym terminie. Oczywiście lepiej czy gorzej zorganizowane, ale nie sądzę, żeby ktoś chciał wprowadzać taką destabilizację, taki bałagan, żeby przesuwać termin wyborów aż o tyle. Uważam, że tutaj pan poseł ma rację, że wybory powinny się odbyć na jesień. Powinny się odbyć. To by oznaczało, że w przyszłym roku byśmy co kwartał głosowali. Jedyny problem to chyba znalezienie tych 160 brakujących milionów, bo w tej chwili koszty liczy się na ponad 630 milionów tych samorządowych. Natomiast nie ukrywam, że trzymamy rękę na pulsie i jako tutaj samorządowcy w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskim jesteśmy przygotowani do terminu jesiennego, jak i w razie czego wiosennego. Dziękuję państwu. Piotr Król, Paweł Skutecki, Tawames, Andrzej Kobiak i Joanna Czerska-Tomas byli państwo moimi gośćmi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia. Polskie Radio PIK. www.radiopik.pl